Natalia Madziara i Maja Musiał, technik architektury krajobrazu. Natalia, mam do Ciebie pytanie. Co głównie robimy na architekturze krajobrazu? Na początku drobne rysunki, potem porządne projekty na kartce i na komputerze w naszym niezawodnym programie Garden Filia Designer. Trochę botaniki, trochę budownictwa, a to wszystko wykonywane przez nas samych. A powiedz mi, czym się głównie zajmujemy? Głównie zajmujemy się tworzeniem ogrodów przydomowych, ogólnie dostępną zielenią i naszą nowością, ogrodami w szkle, których tworzenie przygotowuje nas do zdobycia kwalifikacji florysty. Więc, jeśli lubisz naturę, nie chcesz siedzieć w miejscu, chcesz zdobywać nowe doświadczenia w terenie, może lubisz rysować albo chcesz się nauczyć rysować, to jest to miejsce. Jeśli jesteś osobą kreatywną, która ma milion pomysłów na minutę i szukasz miejsca, w którym pomogą Ci je zrealizować, to kierunek architektury krajobrazu 1 jest miejscem, którego szukasz. Więc dołącz do naszego teamu.